Dobry wieczór. Bardzo serdecznie jest mi powitać Państwa w Nowosądeckiej Małej Galerii. I w imieniu Państwa, i w imieniu naszym witam Panią Katarzynę Hanzik. Przywitajmy. Brawa. Oczywiście bardzo się cieszymy, że Pani Katarzyna przyjęła nasze zaproszenie. Przywiozła fantastyczną wystawę, z którą jesteśmy tu w Małej Galerii. Króciutko przypomnę, jest absolwentką Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła tam Wydział Ceramiki i Szkła. I również na tej uczelni obroniła doktorat. Jest doktorem sztuki. No i obecnie pracuje na Wydziale Artystycznym w filii Uniwersytetu Śląskiego. Ja tradycyjnie poproszę o komentarz Andrzeja Szarka, potem będziemy komentować. Dziękuję. Proszę Państwa, ceramika ma chyba, to jest chyba najstarsza na świecie dziedzina sztuki, ponieważ jest to glina i jak historia, jak w ogóle logika podpowiada, to ona nawet mogła powstać jako ceramika, kiedy jeszcze człowieka nie było na ziemi. Ale mówię o tym, o ceramice właśnie dlatego, ponieważ no, chcąc, nie chcąc, Kasia bardziej nie chcąc, jak chcąc, jest to ceramika, natomiast historia ceramiki, tak krótko bym powiedział, jest związana bardziej z dekorowaniem świata, niż z przekazywaniem jakichś wartości ponad, jakby czasowych, czy jakichś głębszych. Ceramika, no tak ją człowiek uwięził, tak ją do siebie, tak właśnie może zmusił do tego, żeby taką rolę pełniła. I pełniła i do dzisiaj pełni, ale artyści tacy jak Kasia Hanzik, a po prostu się z tym nie zgadzają i słusznie, bo tworzą rzeźby, a materiał ceramiczny służy im tylko właściwie do tego, żeby te rzeźby funkcjonowały w jakimś tam konkretnym materiale. I widać to, że to jest ceramika, ale to też nie jest ceramika. A więc to że znaleźliśmy się w przestrzeni ceramiko, nie ceramiki, a to jest właśnie zasługa Kasi i myślę, że to docenimy. Wielokrotnie Państwo, przechodząc koło tych prac, zmuszeni będziecie je dotknąć, bo nie uwierzycie, że to jest skorupa, że to jest to, że to jest tamto, że to jest pudełko, że to nie jest pudełko, w sensu stricte pudełko, że jest to właśnie ceramiczne pudełko. I ten rodzaj myślenia, a jestem przekonany, że zabierzecie Państwo z sobą do domu i będziecie na ceramikę dzisiaj patrzeć o wiele szerzej, czyli obecnie na pojęcie ceramiki, że ono może zniknąć w przestrzeni rzeźby i przestać być służalcze, dekoracyjnie dla każdego, kto kocha dzbanki i różne, prawda, takie filiżanki. W każdym bądź razie jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wystawy. To jest naprawdę piękna wystawa, jeżeli można mówić o czymś, co nie chce być piękne, że jest piękne, to ja mówię, że to, co nie chce być piękne, jest piękne. I może dlatego dam Kasi teraz kwiatka, bo przecież się jej należy. I prosiłbym o zrobienie klimatu, bo przecież nie będę kwiatka jej dawał tak bez klimatu. Ja teraz poproszę Panią Katarzynę. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Zacznę od takich tradycyjnych słów podziękowań w stronę galerii, w stronę osób, które zaangażowały się w tą wystawę. Dziękuję bardzo Pani Alicji,
panu Andrzejowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za chęć goszczenia tutaj moich prac, mojej osoby i za tą wspaniałą aranżację. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to takie kilka słów. Postaram się kilka, bo widzę, że są to osoby, które wiedzą, że lubię mówić, dużo mówię, więc postaram się krócej. Rzeczywiście moja ceramika to taka ceramika symboliczna, ponieważ nie szukam w niej wartości rzemieślniczych, nie szukam tego, co można jeszcze z tego materiału wydobyć, jaką on ma wartości kolorystyczne, wytrzymałości i tak dalej. Służy mi to medium tylko do opowiedzenia jakiejś historii. I tutaj macie Państwo fragment takiego mojego wspomnieniowego notatnika. Wszystkie te prace są jakimś wspomnieniem z mojego życia, notatką z mojego dzieciństwa przede wszystkim. Akumulacją tego jest tutaj ta instalacja, która pokazuje pojedyncze zabawki bujanego konika jako rodzaj memów, które to są fragmenty pamięci, które się zachowują gdzieś tam w dobrym lub mniej dobrym stanie. Jest to związane z tym, że jak Państwo wiecie, pamięć jest ulotna, zdarza się, że wraz z upływem czasu, wraz z upływem życia albo ta pamięć zaczyna szwankować, albo wręcz stajemy przed czymś takim jak na przykład choroba, która zabiera tą pamięć. I takie właśnie było pożegnanie z moim dzieciństwem, kiedy odchodziła moja ukochana osoba i odchodziły wspomnienia z jej pamięci. Ja tak właśnie zapamiętałam ten moment, postanowiłam go zanotować. Stąd ceramiczne pudła, ponieważ chodziło o to, żeby pokazać też, że to, co przenosimy w pamięci, może się rozbić, dlatego że te ceramiczne pudła, taka jest natura właśnie wypieczonej gliny, że mogą się również skruszyć, tak jak sama pamięć. Są też prace pogodniejsze o wiele, takie notatki, ilustracje, takie jak praca Castaway, może Państwo widzieli film z Tomem Hanksem, gdzie na bezludnej wyspie jego jedynym przyjacielem była piłka, która towarzyszyła mu jako wyobrażenie drugiego człowieka. I stąd papierowa czapeczka, która oswaja jeden z ceramicznych kamieni i on staje się naszym towarzyszem. Także w ten sposób ja swoje prace budowałam, natomiast życzę Państwu, żebyście odczytali w nich również inne wartości. Ponieważ często jestem pytana, dlaczego papier, to też jeszcze króciutko powiem. W dzieciństwie byłam obdarowywana właśnie takimi papierowymi zabawkami. Towarzyszyły mi od samego początku, były dla mnie bardzo ważne i są takim metaforycznym, symbolicznym zderzeniem właśnie z ceramiką. Również są kruche, natomiast obydwie materie poddane działaniu ognia zachowają się zupełnie przeciwstawnie. Jedna się spopieli, jedna się utrwali. I tak jest właśnie z naszą wspamięcią. Mam nadzieję, że ta wystawa utrwali się w Państwa pamięci. Dziękuję serdecznie. I jeszcze takie moje malutkie podziękowanie w stronę profesora Andrzeja Szarka, ponieważ aranżował tą wystawę, więc taki malutki, symboliczny ode mnie papierowy stateczek. Dziękuję pięknie. Ja również gratuluję wystawy, no i zachęcam Państwa do rozmów przy symbolicznej lampce, a potem poprosimy Panią Kasię o złożenie autografu na naszej ścianie, żeby ta energia dopełniała wystawę. No i życzę miłych wrażeń. Dziękuję.